Anglicy mają problem z rzeżączką od 100 lat, Brytyjczycy mają problem z chorobami wenerycznymi. Najwięcej przypadków rzeżączki od ponad 100 lat. Brytyjczycy mają poważny problem z rozprzestrzenianiem się chorób wenerycznych, w szczególności u osób w wieku od 15 do 24 lat. Liczba wykrytych przypadków rzeżączki w Anglii w 2019 roku przekroczyła 70 tysięcy. To najwyższy wynik od 1918 roku, kiedy rozpoczęto zbieranie danych statystycznych dotyczących zapadalności na tę chorobę. W ubiegłym roku w Anglii odnotowano 70 936 przypadków rzeżączki, o ponad 1/4 więcej niż w 2018 roku, podało BBC. Tak dużej liczby zachorowań na tę weneryczną chorobę nie odnotowano od czasu rozpoczęcia zbierania danych na ten temat, czyli od 1918 roku. Choroba rozwija się w ukryciu. Zakażenie rzeżączką może powodować dolegliwości, takie jak ból podczas oddawania moczu czy krwawienia, które u kobiet występują między kolejnymi miesiączkami. Często jednak, ostrzega WHO, nie pojawiają się żadne objawy, a choroba rozwija się w ukryciu. Skutkiem mogą być poważne powikłania. Z raportu przygotowanego przez Służbę Zdrowia wynika, że w 2019 roku w Anglii odnotowano również ogólny wzrost przypadków wszystkich chorób przenoszonych drogą płciową. W sumie były 468 tysięcy. 342 przypadki chorób wenerycznych, co stanowi wzrost o 5%. W porównaniu z rokiem 2018, kiedy było ich 447 522. Lekiem będzie koronawirus. Jak wynika z opracowania, wśród chorych najliczniejszą grupą są ludzie młodzi w wieku 15-24 lat. W grupie największego ryzyka są, zdaniem ekspertów, osoby czarnoskóre, homoseksualiści oraz imigranci. Według specjalistów wzrost liczby przypadków chorób wenerycznych wynikał głównie z nieprawidłowego używania zabezpieczeń lub ich braku wśród ludzi, którzy decydowali się na kontakty intymne z nowymi bądź przypadkowymi partnerami. Najnowsze statystyki mogą wydawać się alarmujące, jednak eksperci twierdzą, że wzrost można częściowo wyjaśnić większą liczbą skuteczniejszych testów. Eksperci: pandemia może pomóc, chociaż jest za wcześnie, aby to stwierdzić. Eksperci w dziedzinie zdrowia podejrzewają, że dane za zeszły rok będą mocno kontrastować z danymi z 2020 roku. Ich zdaniem skala zakażeń z obecnego roku może być znacznie niższa z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Restrykcje, które spowodowały zamknięcie barów i dyskotek oraz nakazywały przestrzeganie dystansu społecznego, sprawiły, że zmniejszyła się szansa na przygodny seks z nowymi partnerami, zauważa BBC.